Za kilka godzin pan wspólnie z Andrzejem Sodrą, Pawłem Gorzewskim wylatujecie do Stanów Zjednoczonych na obóz przygotowawczy przed galą w Wieliszce. Nad czym generalnie chłopacy będą pracowali na tym obozie? Przede wszystkim sparingi? Sparingi, technika, nowe rzeczy. Przebywanie wśród lepszych zawodników, dobrych zawodników. Chcę, żeby wynieśli z tego jak najwięcej. Żeby byli po prostu lepsi. Macie już dogranych jakichś sparring partnerów konkretnych? Nie wiem, przypominających na przykład rywala Pawła Głażewskiego w Wieliszce? Mamy naprawdę wielu sparring partnerów tam. Obecnie Emanuel ma u siebie w gym dosyć dobrych zawodników z ich wag. Światową czołówkę, także z tym nie będzie absolutnie żadnego problemu. Jak również z fachową pomocą. Znam wielu starych trenerów, którzy pomogą. Zawsze to słowo ekstra, kogoś, kto się zna na rzeczy, dużo znaczy. Może dużo pomóc. Na to liczę bardzo. Sam nie jestem geniuszem, nie ma geniusza w tym zawodzie. Zawsze się uczymy. To dla Pawła będzie pierwsza taka sytuacja, kiedy on wyjeżdża nie tylko poza Polskę, ale poza kontynent, żeby przygotowywać się do swojej zawodowej walki. Nie ma obawy, że źle zniesie aklimatyzację, że coś pójdzie nie tak przy tych zmianach stref czasowych? Nie, jest to i Paweł, i Sodra są to otwarte chłopaki, szczególnie Paweł. Sodry tak jeszcze dobrze nie znam, ale z tego co widziałem, to twardy facet. A Paweł jest bardzo twardy, bardzo obowiązkowy, bardzo zdyscyplinowany. Przypomina mi trochę Marvin Hagler. Taki był. Lata temu. Wszyscy musieli jeść w tym samym czasie, wszyscy musieli być na czas i wszystko musiało być perfekt. No i jest to też droga do sukcesu. No. Ja wierzę, że on jest w stanie ten sukces robić. No. Czy te sparingi, może nie z czołówką, ale z solidnymi zawodnikami w Stanach Zjednoczonych, dadzą panu też jakieś porównanie, gdzie teraz Paweł się znajduje? Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej. Jedziemy teraz na krótko, pojedziemy może później do Los Angeles, może będziemy wracać do Detroit. Będę bardzo proszę, jeżeli jakikolwiek inny zawodnik z innej stajni chce jechać. Wiem, że Andrzej Mitrów wyrażał również ochotę takiego pobytu w Stanach. Pomogę. Niech Polacy będą lepsi. Niech będą lepszymi bokserami. Niech będą najlepsi na świecie. Czyli to ma stać się taką tradycją, że przed walką będą wyjazdy przygotowawcze w Stanach Zjednoczonych? Nie tylko w Stanach, tam gdzie jest dobry boks po prostu. Tam gdzie można wynieść coś, prawda? Jak powiedziałem, uczymy się całe życie. Uczymy się mądrze. Miał już pan okazję oglądać najbliższego rywala Pawła ze Szwajcarii? Tak, także... Na pewno Paweł będzie w dyspozycji bardzo dobrej i będziemy go chcieli zrobić przed czasem. Może to jest śmieszne dla wielu ludzi, ale ja uważam, że Pawła na to stać. Jak pan rozmawia ze swoimi znajomymi w Stanach Zjednoczonych, jaki tam jest odbiór po walce Pawła z Royem Jonesem? 10 dni przygotowań? Bardzo dobry. Bardzo dobry. Paweł bardzo dużo zyskał. Po operacji kolana, 10 dni. Panowie, po tylu miesiącach przerwy. No. Hello. Zastanówmy się nad tym. Nie patrzmy na własne kompleksy. Szczególnie my Polacy musimy popierać Polaka.